Amerykę opanował szał na piłkę nożną, czy jak oni mówią, soccer, albo raczej opanował szał na Messiego. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii robi coś więcej niż tylko strzela bramki w MLS. Otwiera ten sport na nowy rynek. Są ciastka z Messim, hamburgery z Messim i wielki mural z podobizną piłkarza. Szczególnie Miami pokochało Messiego. Mistrz świata wybrał wręcz idealnie. Znaczną część mieszkańców Miami stanowią Latynosi, a na ulicach częściej można usłyszeć hiszpański niż angielski. Najdroższe bilety na pierwszy mecz Messiego chodziły po kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Dla porównania przeciętna cena za bilet na Inter Miami wynosi 230 dolarów. Na samym treningu Interu Miami, w którym brał udział Leo Messi, byli dziennikarze z 200 redakcji z całego świata. Spotkanie oglądały m.in. takie gwiazdy jak Kim Kardashian i LeBron James. Dla Messiego życie w Miami jest też wygodniejsze. Może chodzić po ulicy bez stada ochroniarzy, a dla Amerykanów jest królem wciąż mało popularnej dyscypliny w tej części świata. Dzień po tym, jak argentyński piłkarz oficjalnie podpisał kontrakt z Interem Miami z Major League Soccer, jego wieloletni konkurent Cristiano Ronaldo wskazał, że jego zdaniem Liga Saudyjska, w której występuje, jest lepsza niż MLS. Zdaniem Ronaldo ligi europejskie poza angielską straciły dużo na jakości. Liga hiszpańska straciła swój blask, portugalska nie jest już top, niemiecka też bardzo się osłabiła. Podobno prezentację Messiego obejrzało więcej kibiców niż te z udziałem Cristiano Ronaldo w Al-Nassr. Pozyskanie Messiego przez Inter, którego współwłaścicielem jest David Beckham, fascynuje również graczy tego zespołu. Dołączenie Messiego do klubu z Miami uważa się za krok milowy w kontekście szerzenia popularności piłki nożnej w Ameryce Północnej, gdyż Argentyńczyk będzie bez wątpienia najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem Major League Soccer od czasu, gdy w nowojorskim Kosmosie występował legendarny brazylijski piłkarz Pelé. Messi to siedmiokrotny zdobywca złotej piłki w ciągu 17 lat występów w reprezentacji Argentyny. Strzelił dla niej ponad 100 goli. W 2021 wygrał Copa America, w 2022 zdobył upragnione Mistrzostwo Świata, zdobywając w finale z Francją dwie bramki. A waszym zdaniem, kto zyska więcej na transferze? Messi czy Ronaldo? Jeżeli podobał wam się ten film, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał. Zaglądajcie również do mojej zakładki Shorts, tam zdecydowanie więcej się dzieje. A więcej już niebawem. Na razie to tyle i do zobaczenia.